Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Dziś po raz pierwszy na moim kanale hulajnoga marki TechLife. TechLife X8S, którego dostałem do testów. Zrobiłem nim na razie parę kilometrów, ale czuję się jak w domu, gdyż na co dzień jeżdżę Motusem Pro 10 Sport 2021, a jest to bliźniacza hulajnoga. Hulajnoga wyposażona jest w dwa silniki po 1000 W, do tego akumulator o pojemności 23 Amperogodzin i napięciu 52 V. Do tego mamy dwa tarczowe hydrauliczne hamulce. Sama hulajnoga rozpędza się do maksymalnej prędkości 60 km na godzinę, nawet z takim zawodnikiem jak ja, który waży 100 kg. Na sam początek wstąpimy do paczkomatu, gdyż zamówiłem lampę, bo będę robił wieczorne testy hulajnogi, jeździł nią, więc na pewno przyda mi się. W hulajnodze mamy przepiękne oświetlenie, które sprawia, że jesteśmy widoczni, ale brakuje, byśmy my widzieli cokolwiek jadąc w nocy. Z dodatkową lampką na kierownicy jest znacznie lepiej. Jest to hulajnoga, którą bardzo dobrze znam i naprawdę bardzo dobrze się czuję. Uważam, że ten model hulajnogi jest uszyty na miarę. Wyjątkowe zawieszenie, które naprawdę działa precyzyjnie i wybiera wszelkiego rodzaju nierówności miejskiej dżungli. Świetnie sobie radzi również na wszelkiego rodzaju podjazdach. Te dwa silniki sprawiają, że nie musimy się martwić o żadną górkę, którą chcemy pokonać. Chyba o tej hulajnodze mógłbym napisać doktorat. Czuję się na niej wspaniale. Jest to naprawdę udana hulajnoga. Kupując taki sprzęt, musimy pamiętać o tym, że gdy wyjmiemy ją z pudełka, warto jest sprawdzić wszelkiego rodzaju połączenia, wyregulować hamulce, sprawdzić ciśnienie w kołach oraz obejmę na sztycy kierownicy w mechanizmie składania. To jest bardzo ważny element, który musi być precyzyjnie wyregulowany. Warto jest również sprawdzić mocowanie przewodów silnika na wahaczach. Można to wszystko zrobić samemu we własnym zakresie. Ale jeżeli nie potrafimy, oddajmy hulajnogę do serwisu na pierwszy przegląd pozakupowy. TechLife tego nie wymaga, ale warto to zrobić, by później nie ponosić kosztów naprawy hulajnogi, by służyła nam jak najdłużej, bezawaryjnie. W innym wypadku będą występować różnego rodzaju stuki, puki lub skrzypienie, co później może skutkować drogą naprawą. Hulajnoga, która przyszła do mnie do testu, żeby zacząć nią jeździć, musiała być sprawdzona. Co się okazało? Że sporo śrub było niedokręconych, a mechanizm składania przy obejmie jest nie do wyregulowania. Z tym tematem podjechałem do dwóch braci, Michała i Bartka, którzy prowadzą najlepszy serwis hulajnóg w Warszawie. I co się okazuje? Jedna z śrub imbusowych została uszkodzona. Najprawdopodobniej wcześniej, bo jest to egzemplarz testowy i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Warto również zamontować podkładki wyciszające na śruby amortyzatorów. Wtedy wyeliminujemy niepotrzebne stukanie. Również przydadzą się zaślepki, osłonki amortyzatorów, które zapobiegną dostawania się błota, piachu, wody na amortyzatory. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, zostawię Wam link w opisie filmu. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć o tej hulajnodze. Jak dobrze wiecie, sam posiadam taki model w domu. Innej marki, ale jest to ta sama hulajnoga. Bardzo fajnie, że firma TechLife wyposażyła tą hulajnogę od razu w hydrauliczne hamulce, które znacznie precyzyjniej działają i znacznie rzadziej je regulujemy. Zbiornik paliwa został lekko powiększony akurat w modelu X8S, bo ma 23 amperogodziny, ale to i tak mało, bo tą hulajnogą chce się jechać dalej i dalej. Ja zawsze narzekam na zbiornik z paliwem, jaki by nie był, ale spokojnie tą hulajnogą zrobimy 45-50 km przy moim stylu jazdy.
więc nie jest tak źle. Aby odblokować tą hulajnogę, wystarczy przeciąć kabelki. Nie trzeba nic zmieniać w liczniku. Po rozcięciu pętli, by wrócić do legalności, wystarczy zmienić parametr P08 w liczniku, by z powrotem hulajnoga jeździła z prędkością 20 km na godzinę. Hulajnogę TechLife X8S otrzymałem do testów od firmy Mobileye. Podsumowując, jest to bardzo fajna hulajnoga, która ma naprawdę fajne zawieszenie i dosyć sporą moc. Tak wiem, o tej hulajnodze opowiadam z ogromnym entuzjazmem, ale ci, co śledzą mój kanał, dobrze wiedzą, że jest to mój ulubiony model. TechLife X8S mogę polecić osobom, które cenią sobie komfort, bezpieczeństwo jazdy oraz dosyć spory zasięg przy bardzo przyzwoitej mocy. W ciągu 3 dni zrobiłem tę hulajnogą ponad 80 km. To nie jest dużo jak na mnie, ale przy tej pogodzie, która jeszcze jest zmienna, to myślę, że całkiem przyzwoity wynik. Ale jeszcze jej nie odpuszczam. Myślę, że jeszcze parę kilometrów na pewno zostanie przejechane. Może troszkę więcej. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zrób to jak najszybciej. Oczywiście zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Hulaj Zbyszek!